Rzejmy coraz lepiej po raz 704. Na Netflixie jest film pod tytułem yes Day. Prawdopodobnie polskie tłumaczenie to jest dzień na tak albo coś w tym rodzaju. Warto go zobaczyć i jak można się domyślać z samego tytułu. Jest to dzień, w którym rodzice mówią dzieciom tak. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzień dobry, kochani, z tej strony Iwana Majbska-Piołka. Nagranie jest sobotnie, czyli z takim przeznaczeniem dla rodziców, może raczej dla rodzin, nawet. A dziś szczególnie takie bardziej rodzinne przesłanie. Na Netflixie jest film pod tytułem Yesterday. Prawdopodobnie polskie tłumaczenie to jest dzień na tak, albo coś w tym rodzaju. Zobaczcie, kochani, czy ten film jest, bo warto go zobaczyć. Warto go zobaczyć i jak można się domyślać z samego tytułu, jest to dzień, w którym rodzice mówią dzieciom tak i mówią dzieciom tak w zasadzie. Na wszystko. No oczywiście, jeśli są to rzeczy, które byłyby dla nich naprawdę niebezpieczne, to nie byłoby tego, tak. Ale dzieci w takiej sytuacji, kiedy wiedzą, że dostaną zgodę rodziców i że rodzice będą się godzić na wszystko, co zaproponują, też zaczynają inaczej. Do tego podchodzić i sami zaczynają pewne rzeczy analizować bardziej. No, bo jeśli jest rodzic, który jakby kontroluje i decyduje, na ile to jest bezpieczne, na ile to jest dobre, na ile tutaj można dziecku zaufać i tak dalej, no to dzieci w jakimś sensie, zwłaszcza te dzieci nastoletnie, zwalniają się z tego rodzaju myślenia, bo mówię zwłaszcza te nastoletnie, bo wcześniej to w ogóle rzadko w takich kategoriach myślą. Bo wiedzą, że rodzice jakby to rozpatrują. Jeżeli dają zgodę, to znaczy, że uważają, że wszystko jest bezpieczne. Niekoniecznie uważają, że można dziecku zaufać. To na tego typu rzeczy pracuje się inaczej. Na tego typu rzeczy pracuje się właśnie raczej wtedy, kiedy daje się zgodę na rzeczy, o których dzieci doskonale wiedzą, że nie jest się przekonanymi co do tego, czy one są jakby właściwe. Ale tutaj, właśnie w takiej sytuacji, dzieci same zaczynają przejmować odpowiedzialność za to. Ten film jest pełen przegód. Przegód jest trochę wesoły, trochę niekoniecznie wesoły. Są jakieś elementy zagrożenia w tym związane, tak, ale pokazuje on, jak ile dobrych rzeczy. Wychodzi z takiej sytuacji. Oczywiście są rzeczy i mogą się zdarzać rzeczy, które dobre nie są, ale one mogą się zdarzyć również wtedy, kiedy będziemy tak rzadko to tak dawać swoim dzieciom, jak w ogóle to jest możliwe. Jeżeli będziemy cały czas na nie, to te rzeczy różne, niedobre, mogą się zdarzyć. Natomiast ten film pokazuje, jak to bardzo zbliża rodzinę i ile z takich z takiego właśnie, no, zaryzykowania nawet czasami pewnego, i pójścia za dziećmi, wyjścia w to, co dzieci proponują, może wyjść rzeczy dobrych, rzeczy pożytecznych, rzeczy łączących Rodzinę. Ale nie tylko z tego powodu mówię dzisiaj o tym, aby być, aby zrobić sobie dzień na tak, bo do tego zachęcam, żeby od czasu do czasu niespodziewanie, nie w taki sposób, że anonsujemy wcześniej, że któregoś tam dnia będzie dzień na tak, no bo wiecie, dzieci sobie wtedy na ten dzień przyjmą mnóstwo różnych z, swoich pragnień i będą chciały to wszystko realizować i czasem mogą to być rzeczy naprawdę no, niedobre dla nich, ale od czasu czasu, w jakiś w rano wstajemy i mówimy na, na, na przykład dzieci, dziś jest dzień na tak. I robimy, robimy to wszystko z dziećmi, jesteśmy z dziećmi razem, bo to jest ważne, to jest, to jest warunek. Takiego dnia i zobaczycie, ile rzeczy dobrych będzie się działo, a ponadto dzieci nie będą wtedy tak bardzo czuwały, dzieci nie odczuwają wtedy tak bardzo tego nie. U mnie nie było takiego dnia, oczywiście. To jest pomysł, który przyszedł mi do głowy. A propos dnia, z tego filmu i myślałam nad tym i doszłam do wniosku, że ma to naprawdę głęboki sens i że jest to, że to może to być bardzo dobre przeżycie dla. Całej rodziny, ale ja za często mówiłam nie swoim dzieciom, zwłaszcza mojej starszej córce. Prawdę powiedziawszy, to nie było podyktowane bardzo różnymi powodami i co tu dużo mówić, często była to moja wygoda. I bardzo zachęcam rodziców do tego, że zanim powiedzą nie, żeby jednak zadali sobie pytanie: czy to jest nie z powodów rozsądnych? Czy to jest nie, dlatego że naprawdę jest to niebezpieczne? Czy jest to nie, dlatego że nie ufam? Jeśli nie ufam, to nie jest dobrze. To trzeba ufać wciąż od nowa, wciąż od nowa i popracować nad tym zaufaniem, wspólnie odbudować się, porozmawiać na ten temat. Nie można nie ufać własnym dzieciom. Nie można nie ufać mężowi, żonie, żyjąc razem, mieszkając razem. Zaufanie jest po prostu podstawą jakby tych relacji. W związku z tym, jeśli to nie bierze się z tego powodu, to jest to sygnał, że trzeba pracować nad, nad relacjami, nad budowaniem zaufania, a nie nad mówieniem nie. Bardzo często też y, mówi się takie nie, po prostu odruchowo. Chyba jest je łatwiej mówić. No, ja przyznaję, że wtedy, kiedy już zaczęłam swoje dzieci świadomie i naprawdę wychowywać do szczęścia i, i z miłością, to często było tak, że no niestety powiedziało mi się odruchowo nie. Ale wtedy w głowie zachodził mniej więcej taki proces, a właściwie dlaczego nie? Nie, nie, troszkę przepraszam, tak odruchowo powiedziałam i dawałam zgodę. W pewnym momencie już tego nie, odruchowego nie było i zdecydowanie rzadziej mówiłam nie. Jeśli się mówi rzadziej nie, dzieci też je traktują z większym szacunkiem i rozumieją, że muszą się kryć za tym sensowne powody. Czy my mamy obowiązek tłumaczyć dzieciom, dlaczego nie? Nie wiem, czy obowiązek, ale dobrze jest tłumaczyć dzieciom. Dobrze jest nie pozostawiać, jakby. Dla nich do, w domyśle, dlaczego to akurat się na to nie zgodzimy. Nie godzimy, dlatego że właśnie bardzo często jest tak, że te dzieci domyślają się z, z, nie, z niekorzyścią dla rodziców. To znaczy, no właśnie tak, że się im nie ufa, na przykład, że się martwi o to o rzeczy, o które de facto martwić się nie powinno, albo że po prostu strzeże się jakby. Jakichś takich wartości, które no, dla tych ludzi starszych są wartościami, a młodzi ludzie podchodzą do tego inaczej. I z tego powodu warto jest dzieciom tłumaczyć, dlaczego nie. Ja pamiętam sytuację z, moich, z, mojego, z mojej młodości, wtedy, kiedy byłam już dziewczyną 17, 18, a nawet 19 letnią. Gdzie moja mama ciągle, ponieważ mieszkała u niej w domu, yy, uważała, że mam być w domu o 10. Tak, o 10.00, o 22.00, 19-letnia dziewczyna o 22.00. Yy, dzisiaj dzieci kilkunastoletnie mają prawo wrócić o, yy, o 11.00, yy, znaczy, no, 19 to też kilkanaście. Ale dzieci yy, 15-letnie, 16-letnie mają prawo wrócić później z jakiejś imprezy. Natomiast ja miałam być o godzinie 10.00. Oczywiście, że nie byłem Byłam o godzinie 10. Natomiast zobaczcie, co się tworzy. No, tworzy się coś takiego, że jest zakaz, jest nakaz, jest określona reguła, a dziecko świadomie tę regułę łamie. Ale nie o tym chciałam powiedzieć, chociaż to też nie jest dobre, że właśnie czasami to nasze nie. Nie to, że zmusza, ale powoduje, że dzieci po prostu łamią umowy, że dzieci nie dotrzymują tych obietnic, które pozornie dają rodzicom. A to też nie jest nic dobrego, i to nie jest żadna, żadne dobre ćwiczenie na dorosłe życie. Natomiast w moim wypadku, po prostu. Moja mama, ja myślałam sobie, że moja mama chroni po prostu mój kwiatuszek i chroni mnie przed tym, żebym przypadkiem no, gdzieś tam za daleko nie poszła w moich relacjach, w mojej relacji z, z, z chłopakiem, którego miałam, który był znacznie starszy ode mnie. I, i to mnie irytowało, to mnie złościło, dlatego że to nie jest dobra, dobry rodzaj troski. To nie jest naj, 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 najważniejsza sprawa w życiu, chronić dziewictwo dziewczyny. Natomiast to i to powodowało, że jakby miałam do mamy. Żal, natomiast i tak jak mówię, nie respektowałam tego jej, jej, jej nakazu zawsze. Natomiast moje dzieci respektowały, przychodziły dużo później oczywiście do domu. E, tutaj mogę mówić szczególnie o Magdzie, dlatego że Mag Weronika, kiedy była w wieku Magdy, y, mieszkała z ojcem. Ja byłam wtedy w, w Polsce, znaczy w tym wieku 19-18 lat. I y, Magda wiedziała, że ja się o nią martwię, że ja się martwię otoczona czy ona żyje. Ona mogła przyjść później. Mnie chodziło tylko o to, żeby dawała mi znać, gdzie jest. Wtedy nie było telefonów komórkowych, żeby dzwoniła do mnie z każdego miejsca, w którym jest, żeby wiedziała, jaki to jest adres i żeby przyszła do domu o tej godzinie, na którą się umawiamy. Ale nie umawiałyśmy się na godzinę dziesiątą. I moje dzieci to rozumiały. Moja Magda rozumiała doskonale o co chodzi. Wiedziała, że dziś w zasadzie wczoraj wracała z Diagra Falls, gdzie odwiedzała swoją przyjaciółkę, ale oczywiście odwiedzała również wodospad, bo to nie można go nie odwiedzać, jak się tam jest. I również dała mi znać, kiedy jest w domu, kiedy wyjeżdża, i tak dalej. Jest, ona wie po prostu, że ja o niej myślę, to, że myślę z troską, że chcę, żeby była bezpieczna. I wtedy, jeżeli dzieci rozumieją naprawdę o co chodzi, jeżeli rozumieją naprawdę prawdziwe intencje, zupełnie inaczej do tego podchodzą. A zatem kochani, dzień na tak. Taka propozycja, spróbujcie. Może się okazać, że dzieci mają znakomite pomysły, że podsuną naprawdę dobry pomysł dla całej rodziny. No, oczywiście muszą tych lat mieć już troszkę, żeby w ogóle mogły wygenerować tego rodzaju pomysły, ale wszystko, to co chciałyby zjeść, to gdzie chciałyby pójść, to czym chciałyby się. Zajmować w ciągu dnia. Można ustalić jakieś reguły, to zwróćcie też uwagę, jeśli będziecie oglądać ten film, bo tam te reguły są. Dziękuję bardzo i w przyjemnej zabawy w czasie dnia na tak, czy w ogóle przyjemnego bycia razem z dziećmi, kiedy, kiedy dajecie im tak, bo wiecie, że taka jest droga rozwoju człowieka. Dziękuję. I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj. Tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę wwwmajewska przezl.pl Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Do usłyszenia!